chcesz? Po co tak ci głupko siedzicie? Trzeba to pikować, to... Dobrze! Nie wstydźcie się, właśnie! A tutaj rodzice? Ktoś? Cichutko rodzice stoją, patrzą. Mam nadzieję, dzieci tego potrzebują. A tutaj która szkoła tak dzielnie chodzi sobie z tą krew? Szkoła chyba 7. Znać? Jak się tak? Dobrze. Wygracie dzisiaj? Tak. No, życzę wam tego, tak jak wszystkim pozostałym 11 zespołom.
bardzo dziękuję, że Pani przeprowadziła tak wspaniałe dzieciaki. Najlepsze Panie nauczamy. Oczywiście. A szkoła? Szkoła numer 10, Kasia Kiszy. Szkoła numer 10, Maria Wychowiec. SP 10, Barbara Wychowiec. Jestem pełna podziwu dla pracy wszystkich Pań, że tak wspaniale przygotowały dzieci do dzisiejszych zabaw. Brawo dla Pani.
Brawi jak na meczu. Piękny siatkowy, prawda? Takie mocne. Klątki. Dzień dobry. Dobry, witamy. Która szkoła? Jeszcze brawa na przednim szkółnie. Widzę, mama przygotowana, tak? Jest to. Zawsze kibicujemy. Syn czy córka? Synek. I jak będzie? Fantastycznie, najlepiej. Ciekawa jestem, jak będzie, co powiedzą. O, tutaj ciebie, to muszę śpiewać. O, tutaj widzę, siedzi jakiś taki fajny, mały człowiek. Dzień dobry, skarbie. Nie wstydź się. O, Wiktor. Wiktor, ktoś mi to podpowiada. Wiktor. Komu kibicujesz dzisiaj, Wiktor? Tutaj rodzice podpowiadają siostrze, tak? A jak ma siostra na imię? Siostrze to czyta się. A to z której szkoły, z Weronika? 22. Z 22, tak? A państwo kibicujecie całej drużyny. A w jaki sposób? Thank you.
drugi komunikat. Poproszę o kluczyk do szatni numer 12. Stoi tutaj przy bramce, tak? Potrzebny jest kluczyk do szatni. Thank you.
zdradzać. Tymczasem chciałam, żebyście gromkimi brawami podziękowali swoim panom opiekunkom, swoim rodzicom. Brawa! Wszystkim gościom, którzy dzisiaj przyszli na naszą zabawę, już przekazuję mikrofon. Możemy poprosić. I panią Anię poproszę. Proszę, ustawiamy się wszyscy. Od prawej strony dekoruje pani Elżbieta Górka, a od mojej prawej strony pani Ania Jankowska. Brawa! Kochani, ustawiamy się drużynami pomarańczowi, różowi, czerwoni. Rzędami! Szkół! Poproszę trzy następne drużyny. Żółtych, niebieskich i niebieskich. Proszę na biało, nie do nas zapraszamy. Zapraszamy tutaj. Zapraszamy. Proszę, stajemy dalej. Troszeczkę dalej przesuwamy się. Przesuwamy się. Panią Beatkę poprosimy do dekoracji. Panią Beatkę poprosimy do dekoracji. Brawo, oklaski. To są nasi dzisiejsi bohaterowie. Proszę, stajemy. Poproszę następne trzy drużyny. Zielonych, pomarańczowych i czerwonych. Do dekoracji poproszę pana Romana Kozińskiego, wiceprezesa Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i panią Małgosię Polewacz, trenera kic atlety. Pani Aniu, proszę pomóc, możemy jeszcze pomóc. Elu, ty też? Zapraszamy gorąco. Dla opiekunów szkół. Proszę bardzo. Jedna z wychowawczych oddała swój medal dla ucznia. Brawo pani Grochowska, jak słyszymy.
przedstawiciel szkoły numer 1 do Gorsza. Pani Małgosia, gratulujemy dyplom za uczestnictwo. Przedstawiciel szkoły numer 2. Gratuluję. Numer 3. Numer 6. Numer 7. Numer 10. 22. 25. Ogromne oklaski, brawo, brawo. 29. 32. I 34. Dziękujemy bardzo. Poproszę o pozostanie przedstawicieli szkoły numer 22, 34 oraz dwójki. Poproszę o przedstawicieli dwójki 34 i 22. Szkoła, trzecie miejsce, szkoła numer 2. Drugie miejsce, szkoła numer 34. No i wiemy to, która szkoła była dzisiaj najlepsza. Szkoła numer 22. Gratulujemy. A teraz chwila dla reporterów. Oklaski od rodziców, od nas wszystkich. Dziękujemy Wam za wspaniałą zabawę i do zobaczenia na następnych zawodach. Jeszcze chcę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym Wasi starsi